Dosyć pesymistycznie wszystkie te wypowiedzi, które pan tutaj przedstawiał. Czy nie ma... Wręcz przeciwnie chyba, to właśnie jest pełne optymizmu, co mówię, tak? Przecież właśnie to jest do wykonania, tak? No tak. Kościół, szkoła, strzelnica za polskie pieniądze. To ostatnie wypowiedzi tak. Chciałem zapytać, czy nie ma jakiejś nadziei w przyszłości w tych młodzieżowych ruchach narodowych, które w tej chwili się rodzą w Polsce, po pierwsze, a po drugie, czy jakieś nadzieje na przyszłość optymistyczną nie daje przykład Węgier w tym przypadku? No daje, no właśnie pokazuje, że coś tam jednak można zrobić, mimo niesprzyjających okoliczności przyrody. I proszę Państwa, od tego zaczął Orban, że stworzył taką organizację sieciową, ale nie scentralizowaną i nie sformalizowaną, tak? To były społeczności lokalne, to były parafie, to były rozmaite kręgi ludzi, którzy coś chcieli razem zdziałać dla Węgier, dla korony węgierskiej, bo przecież i tę koronę w końcu przywrócili w konstytucji, prawda? Korona węgierska. To jest wzór. Ruchy, organizacje młodzieżowe. Pięknie, proszę pana. Pięknie, dlatego że właśnie widać, że Polacy ciągle mają na Polskę ochotę. Ciągle im się Polski nie odechciało. I są młodzi ludzie, którzy jakiejś historii starają się uczyć. Jeśli ich już w szkole nie uczą, to robią to sami. Bardzo dobrze. Kłopot jest oczywiście w tym, że wiele z tych przedsięwzięć jest w niedostatecznej, tak bym powiedział, jest niedostatecznie blisko Kościoła katolickiego. Jest niedostatecznie blisko Kościoła katolickiego, który pomaga człowiekowi odróżnić patriotyzm od nacjonalizmu. Tak? Pozwala odróżnić człowiekowi tęsknotę za własnym państwem, które by stało na straży własnej rodziny i wiary, pozwala to odróżnić od przedsięwzięć, które są, jakby to powiedzieć, częstokroć zbyt negatywnie nacechowane. Właśnie za mało jest w nich programu pozytywnego. Prawdopodobnie organizacje kibiców polskich są w tej chwili jedynym poziomem, na którym polskość jest zorganizowana na tyle, żeby reżim uważał to za groźne. Prawda? I stąd kampania propagandowa, która została wszczęta i jest do dzisiaj kontynuowana, no bo przecież właśnie siedzi ciągle w areszcie jeden z liderów tego ruchu. No, reżim uważa najwyraźniej, że jest się czego bać, prawda? Młodzi Polacy, którzy są w stanie wyprodukować na przykład wielki parohektarowy, zdaje się, transparent i rozwinąć go na trybunie stadionu, no to jest coś, czego żadna katedra akademicka w Polsce, ani żaden gawędziarski klub polityczny nie przeprowadzi, a kibice są w stanie to przeprowadzić, prawda? Więc w tym jest jakaś nadzieja, że jest jakaś Polska niedobita i niedorżnięta jeszcze, to się zgadza.